Jestem przy jakiejś niebieskiej fladze, to jest obóz skauta chyba. No, zobaczę sobie do streamu, gdzie jest i wtedy ci Obóz odpiszę. skauta. Powiem ci, że powinieneś tą gierkę grać, stary, więcej. Ona jest naprawdę ładna, fajna i przyjemna i stary, nie ma bugów. Ja nie wątpię, tylko mi się po prostu nie chce survivalować za bardzo. Ty przyjdzie w niebieskiej fladze, tak? Mówisz? Muszę słyszeć swoje kroki, bo inaczej. No i tu są druty. Idę. Nie wiem, tu się droga zaczyna, to idę. Teraz mam drogę w prawo, pod górkę, albo prosto wzdłuż. O, widzę most jakiś, to idę do... Dobra, wiem gdzie jesteś, przy barakach. Zostań tam, dobra? Ja do ciebie biegnę. Nie chcę... Słyszę wilki, czy to jest coś, co jest złego? Tak, to są wilki. Prawdziwe wilki? Prawdziwe wilki, to nie idę tak. tam, to płynę na drugą stronę, bo jakiś, widzę jakiś taki budynek biały. O Jezu, jak on pływa. O Jezu, czemu na dno opadłem? Do góry. Dosyć jakaś dziwna jest, wygląda jakby nie umiała wypłynąć ponad powierzchnię. Nie, wiesz co, zaraz sobie pójdziemy na te baraki tam polutować. Tam jest fajny lucik, wiesz? Jak raz pierwszej osoby? A nie z trzeciej sobie biegasz? Ja się przyciśnij sobie F1. Co? Przyciśnij F1. No, o kurde. Super. Teraz to się widzę. No ale skąd ja mam wiedzieć, gdzie tu jest loot? Ja już to grałem, zaraz znajdę. Smolik, 100 cheersów. Dzięki Smolik za 100 cheersów. Smolik jest jedną z niewielu biegnie. osób chyba, które jeszcze farmią cheersy. Ja się biegnie do tego. Przepłynęli przez drugi, przez ten, czy nie? No tak, przepłynąłem. Jestem w jakimś budynku policyjnym. A gdzie tu loot jest? Jak się go w ogóle podnosi? Bo ja nie wiem, jakie są klawisze. Pod F klikasz sobie i zbierasz. Z pierwszej osoby sobie lootuj najlepiej, dobrze, wiesz? Mhm. Jakąś butelkę podniosłem. Czy to dobrze, Żmiu? Kurczę, w jakim ty jesteś domku, ty? No w takim dużym, z flagami takich, co jest napisane Pine Crest Derby. Czekaj, patrzę na niego. To jest... Są jakieś flagi, Pine Crest Derby. Fajną ta gra ma grafikę, naprawdę. Taki tu spray prawie, no, to jest jakby to cienie i tekstury, to wygląda jak prawdziwość. Tylko nic nie widzę w środku budynków. Nails, czyli gwoździe biorę. A jak się do inwentory zaglądam? Ktoś gwiznął. To ja. Gdzie jesteś, Jasiu? No tu. Tutaj przed budynkiem jestem. A tu. Pamiętaj, Jasiu, jak coś się... No. Jasiu, czy ty mnie słyszysz? Tak, o, ale ci za... Nie bij mnie. Sorry. No słyszę cię, a jak ja mam mówić? No słuchaj, jak... Kapslokie. Halo, jeżeli to ja ktoś... jestem Żmiju, to ja. Witaj, witaj, witaj. Witaj, przybyszu. Cześć. Pamiętaj, jak coś idziemy w mieście, bądź cicho. Pamiętaj, bądź cicho, a jeżeli coś się dzieje, to gwiźdź. Okej. Okay. Dobra, to wtedy wiem, że są tarapaty. Tarapaty. No, biegnij. A teraz, chodź, idziesz za mną? No, idę, idę. A jest okej? Okay? Czy jest nie okej? Okay. Zajebiście jest, że mi kurde prowadź. No to chodź. Mam koszulkę z Twitcha, popatrz na sobie. Sorry, stary. O, a ja się patrzę, czy to prawda, że w tym roku nie będzie sceny Twitcha na imię? Czy mi się czy takie plotki są? Nie mam zielonego pojęcia, powiem ci. Nie masz pojęcia. Płynie ze mną? Mhm. A stary, pójdziemy na północ, to zobaczysz, co się dzieje tam. A, słyszysz o. Wilki? No, słyszę. Uważaj, nie gadam w grze teraz. Nie gadam w grze. O, gadam. Sorry. Muszę tą przycisnąć z kapslokiem, bo czasami się aktywuje, żebyś cały czas mówił. Tu są jelonki, są takie ładne, możemy uszczelić i potem zrobić z niej, kurde, potrawę. Polski serwer GTA 5 RP mod. Mhm. Może, nie wiem. Stary. Czy będziemy grali w Conan Exile? Myślę, że będziemy, bo to jest taka gra jakaś taka z tych takich popularniejszych gier. Martyna.
Martyna, 2 miesiące suba. Dzięki, Martyna. Kiedy, gdzie kwiaty dla ciebie? Jasio, czy ty widzisz te stare gołodupy z przodu? Bo tam chodzą. No. To uważaj na nich. I teraz sobie tutaj lutuję, jak chcesz. Będziemy solować. Co chciałem powiedzieć ci, Martyna? Idziemy na północ. Jak ja bym jednej tutaj subskrybence dał kwiaty, to wiesz co by było. Ale czy po coś poza lutowaniem non-stop jest w tej grze do roboty? No, zabijanie ludzi. Tylko ja nie wiem, czy ja dobrze lutuję, bo ja nie wiem, gdzie ja mam patrzeć na ten lut. Gdzie on się pojawia? Na meblach? W środku szaf? Czy na co? Meblach, na szafach, na łóżkach, koło łóżek, w pokoikach. Ale widzę, nie lutowane było, wiesz? No to ja na przykład wlazłem do budynku i nie wiem, za pół rzeczy, jednej rzeczy nawet tu nie znalazłem. Czy nie wiem, czy te drzwi na przykład, co leżą na ziemi, to czy to jest lut, czy nie? Moja strona chyba była lutowana. Bo ciemno mam w tej, mogę sobie jakoś rozjaśnić. Latarkę możesz sobie zapalić. Jak? Numer 2, dwójeczkę sobie kliknij. I co? I potem zapal latarkę. O, no i od razu puszkę kurde znalazłem. No ja tak to nic nie widziałem przecież w tym budynku. Jakiś koleś tu leży martwy. Żarcie w puszce. Naprawdę ta gra jest fajna. Fajnie wygląda, wiesz, dobrze tak, kurde, graficznie to jest taki miodzik. Graficznie i FPS-ik, FPS-iki są fajne. FPS-ik jest taki, kurde, tego typu. No a powiedz mi, że czy twoja faworytka wygrała wczorajszy konkurs? Nie. Twoja była Ukrainka, co? Wszyscy o tym wiedzą. Nie. Ja nie znałem, faworytką była Krawka dla mnie. Tak? Nie znałem jej. I kurde, jak się inwentory otwiera? Gie. Myślałem, że w ogóle nie spodziewałem się, że grafka odpadnie tak szybko. No ale niestety odpadła, no. A ty tak, byś wolał, żeby było to inaczej załatwione. No słuchaj, no to widzowie głosowali. Może słabe zdjęcie wybrałeś. Nie no, stary, właśnie zdjęcie było dla mnie najlepsze. No ale czy ty na przykład grafkę poznałeś? Że tak nie. Bardzo byś na nią chciał głosować? Nie, ale kurde no... Zaglądaj też do szafek, bo tam często leżą pistolety z amunicją, ale do szafek, jakich szafek? O, Żmiju, coś mam. Na szafkach też prawdę właśnie uważaj, za łóżkiem, za stołami. Mam broń. Jak będziecie jakiś gościu, znaczy gość, jakiś ząb jak był, to mów, to ja podbiegnę do ciebie. A ja mam strzelbę, to ja go wyjaśnię. Ale wsadziłeś amunicję? Tak, R zrobiłem i się załadowało. Dobrze. Czy ja mam wypijać wszystko, co znajdę w łapę mi wejdzie? No nie, no na razie, jak to należy, ile masz picia, nie? To musisz sobie sortować. Ludzie piszą, że twoja postać ma gorączkę. Kurde, a może dni płodne? No, gorączka nic nie robi, także nie martw się. Kurde, muszę tu sprawdzić wszystko. Wiesz co, ale jakoś to lutowanie jest mniej takie ciekawe niż w tym. I w ogóle nic w tej grze nie słychać, czy ja mam tak cicho tylko. Masz chyba cicho, wiesz? Jakiś zombie tu chodzi, wiesz? Obok mnie, ale ja go ominę. Dobra, ja już mam broń, możemy iść kogoś zabić? Możemy, ale ja bym potrzebował jeszcze broń, wiesz? Trzeba zombiaki. O kurde, green hoodie. Ale czemu... Czekaj, ja mam t-shirt, a ja chcę green hoodie ubrać na siebie. To musisz wyrzucić sobie rzeczy, wiesz, z tego, tej koszulki, co masz, bo masz na pewno w koszulce części. Jakieś. Hoodie, ale koszulka mi gdzieś zniknęła. Ernest! Szuruburu, rikitaki. Kurde.
Proszę tu nikogo nie obrażać. Dzięki, Ernesta. Cheersy. Strasznie mi się pizzę, wiesz, muszę się napić czegoś, ale nie w grze, tylko w ogóle. Zaraz wyschnę. Track pants ping. Jak track pants podrzeć? Muszę je mieć w inwentory, tak? Tak, no. O, tu coś jest. Jakie mam niezłe pants. Ale patrz. Żeby założyć na siebie jakiś tam pants, nie? No. To muszę najpierw ściągnąć te jedne, później tamte podnieść z ziemi, tak? Tak. Dzięki, Smolik, za cheersy. Bo bez sensu. Znaczy, nie da się tak zrobić, że mam otwarte, ściągam spodnie z otwartym tym takim menu i od razu zakładam drugie, nie? Mi się po prostu, bo one są jako kontener. No nie wiem. Zmieniu, nie wiem, zgubiłem się. No poczekaj, ja to jeszcze lutuję zaraz i lecimy na północ, wiesz? Zombik tu jest. O, biegniesz na zombika. Jeśli to ty. To ty? Co robić? Czekaj. Za jajca złapał. Dobra, Żmiju. Czyli mówisz tak, grafka, twoja faworytka, niestety, nie, kurde, nie dostała się. Grafka, moja faworytka, no nie dostała się, niestety. Ale czy ty tam na przykład oceniałeś też wnętrze, duszę? Było tak, kryteria były takie, że barwa głosu. Mhm. Jakość streama. Mhm. Oraz było tak, że design, w sensie, czy wszystko jest ładnie, estetycznie. I tak wiesz. Mhm. No nie zauważyłem tego wczoraj, ale jeśli tak mówisz. Mam startę na kartce jeszcze. Ale jesteś pewien, że wszystkie dziewczyny były tam? No nie, no może kogoś przegapiłem, no ale mi się wydaje, że te najbardziej znane to były. Brzmiu, co ci jest? Czemu tak leżysz na ziemi? No to nie ja. A. Ja szartowałem, to był taki dowcip, mój Żmiju. Przecież wiem, że to nie ty. Aha, no dobre, dobre. Niezły ze mnie dowcipniś. Zgasz tą latarkę. Kurde, czekaj. A to trudno się robi. Poczekaj, weź mnie popilnuj chwilę, niech ja se herbaty zaleję, bo przecież nie wytrzymię, no tak mnie suszy gardło. Ty tu jesteś. No tu stoi gdzieś przy płocie. Gdzie on stoisz? No, tu jest. Ale śmieszek. No, w ogóle ja się witam z czatem. Tutaj Jasia, bo się zapomniałem w ogóle przywitać, moi drodzy. Witam was, cześć. Cześć, cześć, cześć. To Jasia nauczy survivorów. Się nie zna. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie zna się na tej grze, to ogólnie to jest gra miscreated, moi drodzy. Bardzo dużo graczy zaczęło w nią grać, z roku na roku jest coraz więcej. Jeżeli ktoś się nie zna, mogę wam wysłać artykuł, możecie sobie poczytać o tej grze. Gra jest przepiękna, delicious, ogólnie polecam. Szymon Żmijusz-Miski poleca. Dla prawdziwych survivorów, oczywiście. Jasiu! Chodź. Chodź, idziemy.
Miła, takie pytanie mam do ciebie, choć idziemy. No. Czy ty w Danii oglądasz telewizję, wiadomości duńskie? Nie. Nie, a gazety czytasz? Czasami. No wiadomości. I powiedz mi, czy oni tam cokolwiek o Polsce mówią? Jak mówią, to tylko artykuła, że Polak ukradł Polak. Że co, że Polak ukradł wam na przykład samochód, tak? Albo że węgorze łowił na prąd? Tak. W parku. Kusasz, no. I koniec. A nie mówią na przykład, że... To jest to ostatnio było, że tam jak się w polityka tam wiesz, ten w sejmie. Że w Polsce koniec demokracji. No, to trochę było na ten temat też, tam było napisane. Ale nie wiesz, co mówili. Nie. Znaczy, nie, no wiem, no to problem, to w Polsce gadanie, no to standardowo. A powiedz mi, brzmi tak. Bijcie piany. No. Czy ty wrócisz kiedyś do macierzy? Do czego? Do macierzy. Czekaj, no niech ja sobie ten ekran rozjaśnię, bo... O, fuck, coś kliknąłem. Settings. Jakiś key sobie zbindowałem pod... O, fuck. Aaa, reset. On sobie kikło ciebie, tak ci tylko mówię. Co mnie kikło? Zaraz zostanie ze żarty. Czemu? Czekaj, bo nie mogę się ruszać. Coś stało. Wyszedłem coś z gry? Coś zrobił. Nie, no jesteś. Ale nie mogę chodzić. Coś kliknął? To nie wiem, co byś przycisnął. Control. To już jest spierdzielę, ja pierwszy raz takie coś mam. Znaczy słyszę, że nie możesz chodzić. Nie wiem, alt tabuje. No nie mogę, stoję w miejscu, nic nie mogę, mogę tylko escape naciskać. Tak czy siak, nie ma tu jakiejś gammy albo czegoś? No to przeleguj się, na streamie sobie rozjaśni, na OBS-ie tam masz gammę. Prawy, przechwytywanie gry sobie rozjaśni, tam masz. Tam to chyba u ciebie, jak ty kurde streamujesz coś z jednego kompa, czy co ty tam robisz? No z jednego kompa. No to ty masz, a ja tak nie mam. Zmiu, czekaj, zaraz wbijam z powrotem. O, ja się kliknąłeś. No, jak on się nazywał? Ger coś tam. Apokalips, Ger Apokalips. A jak ja go teraz znajdę? Weź sobie posortuj od ilości graczy. Ile on ma? No nie wiem, no tam będziesz miał 20 może, czy 15, 16. Z 10. Serio, jest jakiś serwer GTA 5 RP? Jest takie coś? Podobno jest. To niech on wyśle linka do tego. Że niby w Stanach czy coś. No to może być dobrze. Ale przecież tam nie ma voice chatu, nie? No, ale może jakoś zrobili. Albo, no, nie wiem. Voice chatu nie ma RP. Chyba, że będą jak w tym starym GTA klepać na klawiaturze. O, jesteś. No nie wiem, nie no chyba mam nadzieję, że nie, bo to bez no to już bez sensu w ogóle. Chodź. Jak się strzela? Mam broń i co, czemu? Mam broń w ręce, a czemu z niej nie mogę celować? No i teraz przyciśnij sobie tab. Aha. O, i teraz jak już klikniesz lewy, to strzelisz. A najpierw strzelisz. Czyli żebym, jeśli ja na przykład biegnę i ktoś mi wyskoczy, to zanim w niego strzelę, to muszę jeszcze tab kliknąć i dopiero wtedy prawym przycelować? Nie, zależy, pokaż, rzuć na chwilę broń, ci pokażę. Nie będziesz mi broni mojej dotykać, bo mi nie oddasz. No to nie, chcesz to nie. Z pierwszej osoby musisz mieć, nie? Pamiętaj. A, że widziałeś jaki las? Boisz się? Bez sensu do celowania, jest jakiś zjebany system, tyle ci powiem, wiesz? O, ja się już marudzisz. No bo jakiś tab trzeba klikać, żeby postać, wiesz, była gotowa do strzału, bo jak nie klikniesz tab, to tak się po prostu no to jest. Nie, bo to... Stoisz, teraz jest przygotowane cały czas. No nie, bo jak przytrzymam teraz prawy przycisk myszy,
To tylko mi się zoom robi lekki, nic nie ten. Nie, jak, bo jak przytrzymasz przyciski tab, jesteś i stary biegnij sobie i zatrzymaj się. No ale ja nie chcę tak biec, ja chcę tak biec, a jak kliknę prawy, to mam mi przycelować. Czemu tak się nie dzieje, jak w każdej grze tak jest. Ale co za czorcz, biegniesz tak? Tak. Zobacz. No bo tak biegnę jak zjeb, na przykład zamiast se tak biec fajnie, szybko ten powolutku trupcikiem, to nagle muszę tak non stop biegać. Nie, 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 przyciśnij, stój, zatrzymaj się, przyciśnij tab. Jeszcze raz przyciśnij tab. I biegnij teraz. No z shiftem. No nie chcę z shiftem, chcę truchtem sobie truchtać. No to jak chcesz se truchtaj, no to z czym ty masz problem? O i teraz biegniesz normalnie, ty. Jak się zatrzymasz, to masz przygotowaną broń, nie wiem co stary ci chodzi. Jak masz opuszczoną broń, to naciśnij lewy, no i co to da? Strzelę pewnie. Nie, jak masz opuszczoną broń, to będzie przygotowy do strzału. A to czemu mi tab każesz klikać? No bo tab też możesz zrobić, to jest to samo. Dobrze, że nie kurde jakiś numlock. Idziesz? No idę, że stary, będzie teraz. Stary, idziemy do smoka. Ale jest ciemno po prostu i to mi się nie podoba, bo nic nie widzę. Zaraz jasno będzie, to szybki serwer, szybko ten, szybko masz. Nos się, wiesz mi taki serwer. No czekajcie, no i co z tym RP? Jest tam ten voice chat czy nie? No właśnie w GTA nie ma proximity chatu, był tylko ten taki na całą grę, czyli bez sensu. A musi być proximity do RP, bo inaczej to co sobie będziesz za RP robił? Dalej, jeżeli w GTA by było RP, to by było najlepsze na świecie. Ja się dziwię, że niektórzy takiego nie zrobili to GTA. Ja się ogólnie dziwię, że nie zrobili w proximity voice chatu już na samym początku, jak to weszło i zobaczyłem to, to już machnąłem ręką, mówię, a wiesz, mogło być spoko, a zwalili. No, bo to nie idźmy, bo to znowu wilki są. Możesz zapalić latarkę, wiesz? Jakbyś coś widział. Kurde, noc. Tego mi brakowało, żeby po nocy grać w grę Survivor. O, jesteśmy, kurde. Co to jest? Czy ja muszę zobaczyć? Musimy teraz iść tu w lewo. Nie ma sobie. Zobaczcie sobie gameplay. Czyli co, jest czy nie ma, bo już nie wiem. Chcesz zapolować na wilka? Nie. No pewnie jakiś zbugowany mi przybiegnie, gdzie się będzie teleportował pod nie, nogami. Akurat, nie, wilki akurat są normalne. Nie wiem, jaki jest cel tej gry? Jakie jest to te gry? No stary, no przeżyć, polutować. Ale zabić. Nie ma, znaczy jakby nie widzę na razie przeżyć, to ja w każdym domu jest 20 butelek i 10 puszek, więc to przeżyć to nie jest problem. Poznaleźć dobry lucik, zabić, mordować, stary, zrobić auto, zbudować bazę. Nie wiem, że miło. Brakuje Kasiu survivalu tutaj, wiesz? W DayZ to przynajmniej się martwię o to, że gram godzinę i jedną puszkę nie znalazłem, albo znalazłem puszkę i nie miałem jej czym otworzyć. No to nie jest aż tak jakby. Czyli wiesz, nie chcesz, nie musimy w nią grać po prostu. Brzmi, no nie chcę, ale zagram. Bo narzekam sobie, no na razie patrzę co się dzieje, może jakby ktoś był do strzelania się, to bym się podjarał. O ja kurna, nie wiem gdzie my jesteśmy. Tu, w tą stronę. Chyba. Jaki jest cel Infestation? No w Infestation się strzelało. PvP jest w Infestation celem. Wystarczyło wejść, 5 minut polutować i od razu się strzelanina. Kawkę. To super. No tak, rzeczywiście, na razie są widoczki, jest mityczna gorączka, ale nic poza tym.
Zobaczysz stare miasto, gdzie draska pięknie, jak to się stary szczeli. To, no tak, tylko pamiętasz, jak byliśmy w mieście, one są takie gigantyczne, wiesz. Ta mapa jest taka duża, że zanim kogoś spotkamy, to co tam jest? Ktoś coś świeci? A nie. Nie. Jezu, się przestraszyłem. Gdzieś już mam stary że... drach. No nie mam drachy, czyli musimy jakiś temat, nie? No dobra, no to grawka była jako pierwsza, a druga streamerka? A to nie można tak mówić, to nieładnie tak się stary opowiadać, kto no był dobra, stary, to... nie wiem, no to stary, decyzje jest... No wszystkie piękne. No dobra, no ale jak to było z tą Ukrainką i Folfish, nie? Czemu tak nie stary, doliczałeś ja nie wiem, ciągle? Już, ja tego nie pamiętam. Nie się, doliczałeś głosów, na... robiłeś tak, żeby ten... A nie, w końcu no, ja wyczaiłem, nie, jak ty nie, to... Nie, serio, stary, ja mi się wydaje, że... Ale wierz mi już, że myśmy wyczaili, jak ty to robiłeś z Folfish i z Ukrainką. Dałeś głosowanie, miałeś dwa ekrany, bo widziałem, jak przeciągałeś ankietę i miałeś ankietę na lewym ekranie. Jak tylko Ukrainka prowadziła, to wtedy wyciągałeś to na środek ekranu i mówiłeś, o, nie, teraz patrzymy, o, Ukrainka wygrywa. A tam miała trzy głosy więcej, nie? I zaraz miała Folfish więcej, a ty już na to nie patrzyłeś i mówiłeś, że teraz nie, lufa, puszczałeś muzykę. Ja na drugim monitorze miałem akurat czat. Kurde, że miło, to są dowody, to jest wszystko się nagrało. Tak było. To stare, spoko. Faworyzowanie tutaj Ukrainek. Co, tu coś można znaleźć? No, poszukaj w tych szafkach. Aj, żmi. A nie boisz się teraz, że teraz masz kosy ze wszystkimi streamerkami, które nie wygrały? Trzeba mieć kosę, to nie ja głosowałem. Kurde, żmi, no ale one, wiesz, może też chciały wygrać. Kurde, jakie piękne kwiaty, Jezu. Jasiu, wziąłeś te buty lepsze? A nie, a gdzie mam lepsze buty? Po czym to poznać, że one są lepsze? Bo stare są lepsze. Another player is too close, it's se. Powiedz sobie, po prostu powiedz, że są lepsze, no i tyle, są lepsze. No to jakieś sneakersy ja mam, a tu takie fajne. Dobra, biegnę. O, tak, żeby jasne się zrobiło. No, już masz gitarę, chodź, idziemy tutaj. Mhm. Piszą, że Chinka się obraziła. A nie się obraża, ty no stary. Nie potrafią się kurde bawić. To się, nie potrafią kurde bawić. Jest tak. No, a Jasiu, a powiem może ty, jako ja byłem prowadzący, a ty jako kurde widz, kto myślałeś, że wygra? No ja miałem Jasiu. Wiesz co? Ty byłeś. Ja jako widz? Widać ewidentnie. No ja stawiałem na Folfish jednak. Bo ja wiem, że ona jest gamerką. Prawdziwą. No, ja też ją właśnie znam z fajnych gierek. W przeciwieństwie do... Nie ma u nas drugiej takiej... Ale mogę powiedzieć ci, że dużo osób takie kurde nie która, skupia, znaczy nie? Ogólnie dziewczyny u nas to się skupiają zazwyczaj na jednej grze i koniec. I to jest ich cały gaming. Nie, ja też, ja mówię, no ja oglądam Folfish, bo fajne gierki, nie? Pokazuję. Dokładnie. Ja w Lola i w a u Folfish zawsze można zobaczyć różne gry. Ostatnio oglądałem, jak grała w tego. Ten taki na PS4 horror, jak on miał. No fajny horror, jak był, nie powiem. Ja się kurde siedziałam. Ale tak sobie teraz myślę, ty naprawdę nie ma. Jest u nas jakaś no, inna streamerka, która no gra ma. W różne gry. No jeszcze Kasia ORP jest gra. No gra w CS, ale jeszcze grałem w różne gry czasami, nie? To tak, to no tak, tak ale Kasia tutaj. Bardziej tak casualowo, a Jorku, znaczy ten, a Folk już bardziej tak wiesz, że. No widać, że ona siedzi już lata w tych grach i kuma o co chodzi wszystkie, wiesz, poprzednie części, kolejne i tak dalej. No nie, no właśnie fajnie, że taki kadens. No fajnie. O kurwa. Uciekaj. Co się uciekaj, stało? Rwiej. Wilki, spieprzaj. Ja pierdolę. Czekaj. Żmiju, już ci pomagam. Nie trafiłem. Nie. Chodź tu między bramki. Chodź tu między bramki. Uciekły. Idę. Brzmi, ja cię chroniłem. One pilnują fortecy. Jakie kurde fortecy pilnują? Pa, idą, pa. Czekajcie, i tu patrzę. A, poszły mi stąd wy, ty kurde bydlaki. Czekaj, bo ja tu im bydlaki zaraz. Patrz, pa. Łeb. Dawaj. Odporne łeb. Są. O, oh, fuck. Nie masz ammo? Nie mam ammo, mam jeszcze to. Ta kutas, chodź, idziemy na nich. 3, 2, 1. Nie.
Pierwszą. Już, Jasiu, dobi. Ty, bierzemy z nich jakieś stejki, będziemy robić? Bierz, stejki. Raf, wolf, weźmiemy sobie. Biorę jednego. Tłuszcz bierzemy. Wolf pelt i co to jeszcze? Guts. Dobra, bierz stejki. Dobra, no i co? No i taka z wami gadka. I tak no, jak wiesz, mówię, nie ma. Taka nasza polska scena. Taka nasza scena. Lutuj tutaj. Iść to w prawo, ja tu w lewo, czy coś. Ja mogę iść tutaj zobaczyć. Dobra. Jak znajdziesz jakąś broń, to mów, nie? To mi się też przyda. Bandana. Jak to podnieść? F. Może już nie masz miejsca, wiesz? No nie mam, ale chciałbym to sobie na głowę założyć, a to się nie chce nawet podnieść. O, chyba mam amunicję dla ciebie, Jasiu, wiesz? O, znalazłem broń jakąś. Jaką ty, Jasiu, potrzebujesz amunicji? Ty, no ale ja klikam G, a ta broń się nie otwiera. F! Co F? Żeby podnieść. Ale ja nie chcę podnieść, ja chcę otworzyć, bo chciałem ammo samo wziąć. Ty, mam dwa broń, mam dwie bronie. Ty, ja mam jakiś pistolet. Nie, co to jest? Jaki? No to mam dwie takie strzelby. Lukę, no. No to ci daję jedną. No ale nie mam modu tego. No dobra, no ale to zaraz może znajdziemy. Tu byłeś na dole? Tu po lewej? Nie. To no dawaj. Ja idź tutaj, zobacz tam dalej, ja idę na dół. Mamy Cię. Tego, mamy ja kanister. Mam paliwo. Ja mam pasek jakiś. Jak coś. Masz pasek? O, no tak. To dobrze, to ja mam sparki. To brakuje nam jeszcze tylko baterii. Baterie łatwo znaleźć. Dobra. Wszystko zebrałem, zotowałeś tu, szafki sprawdziłeś? No. Załatwiłem, stary. Myślowo wszystkich. Dobra. No to teraz powiedz mi, dalej. Żmiju, czy w tym... W no, to CS-ie dalej, liczy się pamięć pamięciówkowa. Pamięciówkowa? Jaka pamięć? No nie, no trzeba ogólnie to dalej sobie samo. Mięsień pamięciówkowy. Kurna, znowu wilki, poczekaj. Ile ich jest? Jestem dobra, gotowy. Dojedziemy je, dawaj. O, ci w tych bydlaki. Co one jakieś takie są? Te. Ty, one dwa razy dostają skillofa i padają. To są leszcze. Tu jest. Chodź tu. Ucieka. No. Patrz jaki kurde. Uciek. Stary, bo to wilk jest. Wilki je, atakują tylko w paczce. A. Kurde, Żmiju! Uderzyłeś mnie. Mi zarypałeś. Nie, mi zarypałeś. Zabiłeś? Należało ci się, Żmiju. O, mam stary czapkę. Czekaj, ja sobie tą czapkę zmienię, bo wyglądam jak jakiś kurde ułomny w tej... W tym, tym. O! Jak mówicie, mięsień pamięciówkowy się to nazywa? Mięsień pamięciówkowy. Patrzaj tutaj w tym, tym. Jest podejrzenie, że mi życi płacą za pokazywanie tej gry. Nie wiem, czy ja tu zostałem wrobiony w płatną reklamę. Nie. Siema, Zaps. No prowadź, Żmiju, co ty robisz? Reload. Taktyczny. Dobra, idziemy dalej. Chodź. Nie, grafika w tej grze jest bardzo dobra. Tak powinna wyglądać grafika w DayZ. Znaczy w sumie trochę tak wygląda, DayZ ma dobrą grafikę, nie? Trochę taką starszą, dobra, Jasiu, to jest jeszcze tam ma lepsze rośliny. Czy chcesz znaleźć samochód? Żmiju, no marzę o tym, kurde. Jak znajdziemy samochód, to się odmieni moje zdanie o tej grze. Czy chcesz iść na miasto? W sumie to i tak jest po drodze samochód. No idziemy po samochód, chodź. Nie no, ogólnie mi się ta gra podoba, bo jest fajnie się w nią gra, przyjemnie. I fajnie się tutaj, jak akcja się dzieje, to powiem ci, że się kurde dzieje. No. No ale się będzie działa i my zginiemy i kurde koniec będzie akcji. No, to jesteśmy tak na to jest... psychicznie gotowi. Ja ostatnio oglądałem jak ty graje w DayZ i cię kurde porobił Łukaszek. Kurde, weź Łukaszek to... Ale tam jest tak, co wszystko wiesz, ta walka mili jest tak upośledzona, że masakra. No to stary, dlatego nie gra w tą grę w DayZ. Ale za to bieganie bardziej przyjemne jest jakby...
No, no tak, to w DayZ jest PGN jest fajny, no ale tam ja uważam, że dla mnie przynajmniej jest strasznie ciężko się strzela w DayZ. Żeby stary kogoś tam zabić, to trzeba, nie wiem, tą grę grać 3000 godzin. Co za turniej jest, co Izak tam komentuje non-stop? A jakieś tam w Chinach, wiesz? Za pierwsze miejsce jest 800 tysięcy, stary. W Chinach? Czy w Chinach są w ogóle... Wyobrażasz sobie, że Virtusi stary przegrali z Kinguin? To chyba źle, bo Kinguin... Ale Kinguin to który to Kinguin? No, Kinguin na papierze jest gorsze. Ale pokazali, że no kurde... Ale, bo oni mają ileś tych teamów, ten Kinguin chyba, nie? Nie no, ale jak ileś teamów? No, nie jest wiem. Tylko jedno. Jest tylko jeden CS, a nie mają jakiegoś takiego słabszego CS-owego jeszcze? Fnatic ma swoją drużynę i jakiś ma tam Akademii, nie? Chyba młodziaki jakieś grają. Czyli jest Kinguin główny i mówisz, Virtusi przegrali to tak trochę, kurde. No trochę, no. Ale w ogóle jakie pieniądze, no wyobraź sobie wygrać 800 tysięcy dolarów czy czegoś tam. Wiesz co, ja nie wiem jak to się później przekłada na ten, ile oni z tego dostają. Ja też nie wiem. No ale to i tak jest, mi się wydaje, że dużo z tego dostaną, no. No tak, pewnie po kilkadziesiąt tysięcy na głowę, znaczy, nie? Nigdy, praktycznie nigdy nie wygrywali żadnych turniej, a tutaj nagle są w stanie wygrać 800 tysięcy dolarów. Polskie Kinguin. To jest strasznie dużo pieniędzy. Ale jakie polskie Kinguin? O czym wy mówicie? To jest, Kinguin to jest polska drużyna, tego grają, nie? Dla jakiś tam ten... I, czyli które? Czyli to polskie wygrało z nimi? Bo już nie rozumiem, dwie, co... Dwie drużyny polskie grały przeciwko sobie. Kinguin i Virtus Pro. I Kinguini wygrali. I Kinguini wygrali, którzy na papierze są gorsi. To jest mega zwycięstwo dla nich. No dla nich kurde mega, no i są w finale, nie? Grają z Envious. Mi się wydaje, że wygrają to wszystko, bo naprawdę grają ładnie. Mam taką nadzieję. Dlaczego mnie nie ma na odpowiedź? Dla wszystkich weźcie ją sobie, zapiszcie i wklejajcie, jak ktoś się będzie pytał. Bo nie mam całego dnia na to, żeby jechać do Warszawy. Musiałbym wyjechać rano albo wczoraj w ogóle, co już w ogóle jest, to już półtorej dnia. Jeszcze cały wieczór, dziś cały dzień być i później wracać, tak? Nie mam tyle czasu. Widzisz, co tam stoi? Czy ty to widzisz? Kiedyś TAS opowiadał, że wygraną dzielą na ten. No, ja słyszałem, że w niektórych tam teamach to w ogóle, że wygraną bierze team, a później oni z tego coś tam dostają ewentualnie. Jak mówił TAS, ale zakładam, że jeśli TAS powiedział, że dzielą na te części, no to tak jest. Może ktoś tam mówił, że TAS pisał, że dzielą wygraną na tam 5 czy 6 części. Patrz. Niech dzielą nawet na 7, nie? Zalewam to, stary. Jadę. Gdzie ty jesz? Nie wiem. Jedź. Nie rusza. To, bo nic nie ma w środku, bo czekaj. Kół nie ma. Kurde, nie ma kół. Jak do niego się zagląda? Zaraz znajdziemy. Zaraz znajdziemy, poczekaj. Tylko muszę go zalać. O, dobra. Części jeszcze nie wsadzaj do samochodu. Musimy znaleźć baterię, chodź, idziemy szukać baterii. Idziesz? Gdzie ty jesteś? No czekaj, bo muszę ten pasek wsadzić, nie? Czekaj, co to było? Nie wsadzę go teraz. Zombie, jak może cię atakuje. Wsadziłem. Nie, bo mi inwertor zajmuje. I tu znajdziemy wszystkie części? 6 razy koło? Organizacja zawiera dużo, bo organizacja płaci im stałe pensje, a oni niewielką część. No właśnie nie wiem, czy tak jest, bo przecież pamiętajcie, że organizacja zarabia na sponsorach, nie? To nie jest tak, że oni się muszą dokładać do nich. W ogóle co to jest takie zarąbistego? Ci pokażę, chodź zobaczysz. Więc... Ostatnio nie wiem, czy kojarzysz Ortisa? No, kojarzę, Nick. No to z Ortisem, Ortis w ogóle dużo gra w Miscreet, tylko na streamach gra w League of Legends. Żeśmy ostatnio sobie grali tutaj razem i w ogóle żeśmy sprawdzili. Zgadnij, masz stary 5 minut, zgadnij do czego to jest. No to jest generator dieslowy do elektryki. No i stary, co myślisz, że to się z tym robi? Co tu się z tym robi? Tak, co można stary zrobić? Light, nie wiem, światła włączyć w mieście, no. No, stary, brawo. Brzmiu, a co byś miał zrobić z generatorem dieslowym do tego? Znaczy fajnie, stary, ale to działa w grze, jak to włączysz, to są światła no, w mieście? No, w nocy, stary, jak odpalisz, to całe miasto się zapala. To spoko, fajnie.
Dobra, sobie tak stary wpaść tutaj i ktoś lutuje ten ogień i jeb, tak się światło zapalają? Już myślałem, że to jest jakieś podchwytliwe pytanie. Nie, tak sobie śmieszkuje. Przecież jak w Azji byłem, to każdy hotel ma taki, tylko trochę większy. A no tak, po grudku. To jest przecież boso przez świat. Bo tam przecież jak wyłączą prąd, to stary, to potrafi nie być kilka godzin. A goście hotelowi muszą mieć kurde luksus. Szukaj po domach baterii i kół. No nie umiem przeskoczyć przez płoty. W DayZ tak nie ma? W DayZ w ogóle kiedyś... Ja nie wiem jak to było w Armie 2, było coś tam w DayZ. Trzeba było jakiś uruchomić jakiś nadajnik, jakieś coś, tam jakieś takie misje były w tym DayZ. Żeby wygrać. Się uruchamiało elektrownię w elektro, później się jakiś szło do wieży radiowej. No miało to sens, nie? Troszeczkę większy niż... Czy ja mam czapeczkę tutaj z Daszkiem? Nie podoba mi się, bo naprawdę jest ciemno. W każdym domu jednym jest ciemno. Czy to jest dzień, czy noc? To latarkę odpalę. Mam latarkę, ale smutno mi. Jeszcze ona tak mruga jak w tej amnezji, czy czymś takim, że się, jak horror to wygląda. No to właśnie, ma być traska stary, a wieczorem se graj. I jak ktoś pierdzielnie od koło ciebie tym strzelę, to dopiero masz cztery drachy. Zobacz. Bandages. Latarkę zmienili kolor latarki. Ale obudowy czy światła? Światła. O, koło mam. Jedno. Mam jakiś olej. Nie, to już tego nie bierz, wiesz? Biorę, stary olej, spoko. No dobra, to ja potatos wziąłem, mamy kurde. Bierz olej za benzynę. Aż nie mogę. I menażkę. Będziesz sobie robił wakacje w najbliższym czasie, czy praca nie pozwala, wiecie co? Zazwyczaj się nie bierze wakacji na początku pracy, więc tak średnio trochę. Masz haczeta do bicia? No nie, no mam kilof. A dobrze bije ten kilof. No kilof jest dobry, na trzy strzały ściągnę, jak komuś pisiekniesz, nie? No, wilka to tak na dwa. O, ja się potrzebuję pomocy. Ja się gdzie jesteś? No, wybiegam na ulicę, gdzie jesteś? Mamy tu konią, ja biegnę te... Dobra, tu jest to prawo. No i co będę mają z nimi robić? Dałem bydlaki, musimy zaatakować. Coś mi tu w serce. Zarypałeś. Czekaj, bo ja umieram chyba. Chłopie, mam 7% życia, miałem, nie? Ale jak tu życie odrasta, od czego? Od... jak masz dużo jedzenia. Masz może badarze sobie użyć, czy coś. O, mi zarypałeś. Dobra. Żmiju, weź tam nie gadaj, że ci zarypałem, kurde. Dobra, mam 25 zarypałeś, życia. Zarypałeś, chłopie. Ja mam 11%, prawie miałem 3, jak się zarypałeś. Weź mi, kurwa, kilofem sieknął po twarzy, naprawdę. Serce teraz mi strzela. Czekaj. Pytam, bo zawsze wyjeżdżałeś. Wiecie co, może bym i wyjeżdżał właśnie, gdybym miał wolne, to może bym se gdzieś wyjechał. To jest dobry termin w Polsce, widzicie, jakie mrozy są i tak dalej. Zawinąłbym się na miesiąc. A ty pracujesz jako w Polsce, czy international? Znaczy, co znaczy jako w Polsce, czy international? Czy pracujesz Nvidia Polska, czy Nvidia cały świat? No, Nvidia cały świat. No to kurde, tłusto powiedz. No i co w tym domu? O, ogródek jest, może tu będą ten, ziemniaki jakieś, albo co, kukurydzka? Świnia! Żmiju, chodź, świnia! Gdzie? No stary, w chlewiku tu! Mam, jak się gwizdzę? F11. Słyszysz? Słyszę, idę. Kurde, w krzaki wlazła. Ale mówię ci, ona tu w krzakach przede mną. O, wyszła!
Chodź, popa. Świnio. Nie zabijaj jej, ona jest super. Da się kucnąć? Bo chcę ją zobaczyć z bliska. No. Poczekaj, poczekaj. Zajebista jest, aż ze screena zrobię, że taka fajna. Żmiju, nie bierz tego. Nie, weź i nic nie rób, ja ją bronię, nie masz prawa, stary. Nie masz prawa jej dotykać. Ją można wziąć na ręce, poczekaj. Jak ją można wziąć? Nie można jej wziąć na ręce. No mówię ci da się, poczekaj. Teraz ją wezmę. Świnio. Nie można jej wziąć na ręce, jak chcesz ją wziąć na ręce? Czy ty ją posuwasz? Idziemy. Nie wierzę! Chodź ty, czekaj, nie. Muszę ci zrobić screena. Muszę ci zrobić. Żmiju! Wracaj z moją świnią! O ty, chodź, zrobię zdjęcie. Ustaw się pod światło, fajnie. Gdzie jest światło? A tu, może tak na drodze. No. O. Pokaż. Kurde. A czemu ty stoisz? O. Nie, coś ze słońcem jest nie tak. O, pokaż. No, ale patrz na mnie, patrz na mnie. Patrzę. No i czekaj, ja tę świnkę tu. Jak się chowa ręce, żeby mi nie było rąk widać? Czekaj, mam ją uciekła. Chodź tu. O, mam ją. O, i robię screena. Jesteś? Kurde, bandaże, plier mam. Czekaj, zabandażuję cię. Zacofnę się trochę. Nie bandażuj mnie. No, ja pokaż się, pokaż się. No, stój! Nie ruszaj się! Czekaj. O, takie będzie zdjęcie. Dobra, i patrz teraz, co ja zrobię. Zrobię, patrz, tak. To idzie na Facebooka od razu, kurde. Steam. Widzisz, jaka fajna gra, a ty nie chcesz, kurde, grać. Zrzuty ekranu. Pan świnka stary w grze, widzisz? Pokaż na dysku. Pięknie. Chcesz Pepe wziąć ze sobą? Bierzemy ją ze sobą, muszę ją mieć w rękach. Trzymaj, ty sobie ją bierz. Czekaj, bo chcę tu posta wrzucić to w posta. O, jest dobra. Chodź. Pepe, chodź. Chodź. Pepe. A jak się ładnie słucha, no. Chodź, idziemy, chodź. Okej, okay. A teraz ci jeszcze Żmiju coś pokażę, chcesz? No, chcę. To popatrz. Zrobiłem posta o śwince, tak? Wchodzę teraz w niego. I będzie, to będzie to. Post o śwince. Patrzcie na to. Jesteśmy z powrotem w grze. Może ją trzeba nakarmić, ja mam tutaj puszkę jakąś. Dobra. Może ona jest głodna. Dodaj, patrzcie, co ja robię. Pepe, chodź, idziemy. Pepe, nie, ty wiem, że kurde świrujesz, chodź. Chodź. Jasiu, ona nie chce iść. Czekaj, no bo mi się tu psuje, a... Nie. Patrz mi, co ja teraz zrobiłem. Dodałem świnkowe głosowanie do streama. Chociaż nie wiem, czy mi się. Patrzcie, to jest świnkowy pościg.
Świnkowy pościg, moi drodzy, możecie go oceniać na Facebooku w tym momencie. Chcesz kolegę? Co? Trzymaj. Gdzie ja go mam? A jak go wziąć? Musisz mieć... Przyciśnij tab teraz. O, jest, kary. Teraz podnieś. Dobra, ja już jestem gotów. No, idziemy. Chodź, do busa ją stracimy. Weźmiemy ją sobie do busa. Sub był, podobno. Pozdrawiam czat Jawora, Soła i Żmisona. Nie pozdrawiam Gonia. Mateusz 9966. 25 lat subskrypcji, Mateusz. Dzięki. 25 lat. Ale kurwa, 25 lat. Dobra. Ja się musimy znaleźć baterię koniecznie. Czy nasz system postowo-facebookowy się zgadza? Czy liczby się zgadzają? Tylko ja bym to inaczej zrobił. Ja bym zrobił tak, patrzcie. To sobie skopiował. Tu go, że tak powiem, wywalił na razie. Dodaj. Okej. To jest nasz systemik. Jeszcze go sobie odświeżę. I działa, nie? Kurde, umiesz się tak robić? Brzmiu, czy ty tak umiesz? Gdzie ty jesteś? Tu. To jesteś ty? Brzmiu. Aha, to ty jest z czapką. No tak, to ja. Jeszcze nie wiem, do czego ten system wykorzystać, ale podoba mi się, że mi się to udało ogarnąć. Dobra, to idę świnie wpakować. Zbudujcie sobie bazę i zróbcie ten ograniczenie dla świniaka. Świeże mięso, uważaj stary, bo na świnie zje. Czekaj, bo tam ktoś łazi nam przy naszym tym. Ktoś się skrada przy naszym samochodzie. To jest, kurde, ta kutasa. W jakim celu? Teraz w żadnym celu nie ma być widoczne. Teraz sobie to sprawdzamy, że to działa. Ja wam się chwalę tym, że to działa. I wy sobie możecie sprawdzić, że to działa, że dajecie lajka i to wszystko widać. A później można to wykorzystać do wszystkiego. Jak się świnie pakuje do samochodu? Brzmiu. Wydaje mi się, że się nie da. Fuck, a nie mogę jej po prostu wrzucić tu? Ty, gdzie ona jest? Nie wiem. Zniknęła. Co ty zrobiłeś? O fuck! Ona chyba opanowała ten samochód, bo się ruszał. Widziałeś to? Świnio. Gdzie, co ty z nią zrobiłeś? Nie wiem. Mi się wydaje, że jej duch wszedł w tą ciężarówkę, to będzie świński wóz. Śmiju. Jasiu, nie ma jej. Żmiju, ona jest ciągle z nami, ona jest w tym samochodzie, rozumiesz? Ona jest tutaj. No właśnie chyba nie ma tu jej tutaj. No chyba, kurde, jest tutaj. No jak mogłeś tak zrobić? Żmiju, dobra, po co myśmy tu podeszli, jak nie mamy kół i tak? Nie mam baterii. Mamy koło. Gdzieś mamy koło. No to jedno koło to super. Jedna. Na pych go weźmy w takim razie, jak nie ma baterii. Czy to diesel? Dobra, jest... zaraz wrócimy, to chodź. No gdzie ja teraz? Chodź. Chodź, chodź i stoi. Czekaj, weź doleję tylko mu oleju. Pasek. Weź... Nie dolewaj, weź tylko pasek, może coś innego znajdziemy. Dolałem oleju i zostawiłem pasek, Żmiju. Chodź, idziemy. On taka fajna świnia była. Takie świnki to ty lubisz, co? Jasio. Tłuszczyki takie. Tłuszczyki, kurde, no. Tłuszczyki, kurde, tutaj. Wiesz co, jak śmiałeś w ogóle takie coś zrobić? Jak? Jak mogłeś, stary, normalnie, świnka Pepe. Normalnie, świnka Pepe, kurde, i tyle. Myślę, że musimy wystrzelić flarę miłości. Wystrzel flarę. Flarę na część naszej świnki. A co jest na tamtych górach, co są takie łyse?
Tam jeszcze nic nie ma, tam jest koniec mapy, wiesz? Ale jak tam pójdę... Nie, bo widzę, że tam jest jakaś wieża. Nie pójdziesz tam. Jak? Chodź tam. Ej, nie da się iść. No mówię ci, że... No właśnie, mówię ci, że się nie da. Tam dopiero będą dorabiać, wiesz? Dobra, wyszczelimy... Musimy wyszczelić z góry, poczekaj. Fajnie, postać macha rękami jak spada, jak prawdziwości. Poczekaj, musimy wyszczelić w którą stronę? Myślę, że w górę może. Dobre miejsce. Dobra, szczelam, uwaga. Musisz zrobić o. Zajebista ta flara. Czy to jest kurde normalnie dymek FX? Jasu, jak poszło. Najlepiej. Spak, świeci. Czekaj, przerwę sobie tylko nagranie na pół. Oni będą...